To będzie drogie wszystkich świętych. Polacy kupują już znicze i kwiaty, które 1 listopada zawiozą na groby bliskich. Niektóre artykuły są nawet 2 razy droższe niż rok temu. Trzeba będzie sięgnąć głęboko do kieszeni. Jasne, że będą oszczędności jak ze wszystkim. Na wszystkim trzeba teraz oszczędzać, bo nie starcza do 1. Oj, bardzo poszły w górę. Jak dużo? No tak, nie powiem panu, ale poszło bardzo dużo. Pani będzie ograniczać te zakupy przed wszystkich świętych w tym roku? No, muszę. Niestety. No akurat dla najbliższych z rodziny, którzy odeszli, to raczej człowiek się stara nie ograniczać. Zawsze pamięć w sercu powinna pozostać, prawda? Póki będziemy pamiętać, będą ciągle w naszych sercach. Choć do wszystkich świętych pozostały jeszcze prawie 2 tygodnie, to już widać wzmożony ruch przy cmentarzach. Niektórzy porządkują groby bliskich, inni już rozglądają się za zniczami i ozdobami. Inflację czują też sami sprzedawcy. Ceny oczywiście zmieniły się, tak? W stosunku do poprzedniego roku są wyższe, więc ludzie teraz najczęściej chodzą, oglądają, gdzie jest taniej. Poszły w górę dużo. Jak wiele? No gdzieś 30-40%, niektóre, zależy jakie te. Ale znicze wszystko droższe. Mieszkańcy kupują z tego powodu mniej? No na pewno. Na wszystkich świętych przeważnie mają tam pieniądze przeznaczone, jak co rok, nie? Ale no na pewno więcej się za kieszeń trzymają. Dziś w wielu miejscach za zwykły znicz trzeba zapłacić około 10 zł i o ile w przypadku jednego znicza wzrostu cen nie odczujemy może tak bardzo, to w przypadku większych zakupów i odwiedzin kilku cmentarzy kwota robi się pokaźna.